Za pół roku na trzcianeckim cmentarzu mogłoby zabraknąć miejsc pochówkowych. Rocznie umiera tu bowiem około 200 osób, a wolnych miejsc pochówkowych w tej chwili jest zaledwie 190. Autentycznie ten miesiąc sierpień, miesiąc wrzesień to już jest taka czerwona lampka, zagrożenie, że nie będziemy mieć miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym. Miejsc pochówkowych brakowało już 8 lat temu, jednak poprzednie władze miasta nie zrobiły z tym problemem nic, tak twierdzi burmistrz. Tymczasem procedury dotyczące poszerzenia obszaru nekropolii trwały aż 3,5 roku. Stąd dla obecnego burmistrza była to walka z czasem. Udało się. Po ostatnim spotkaniu mam nadzieję, że to da się. W ostatnim możliwym momencie gmina porozumiała się z Lasami Państwowymi i wymienili się gruntami, ale burmistrz odzyska spokój dopiero, gdy będzie podpisany akt notarialny, a te procedury zaplanowano dopiero na kwiecień. Wyceny są dokonane, określone, większość procedur już jest spełnionych. Najważniejszą z tych procedur była zmiana planu przestrzennego zagospodarowania dotyczącego miejsca pochówkowego. No, ale teraz już nabrało wszystko tempa. Na mocy porozumienia gmina dostanie grunty znajdujące się przy cmentarzu, a nadleśnictwo teren zalesiony nieopodal jeziora Sarcz. Prace związane z przebudową cmentarza komunalnego w Trzciance mają rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia. Gmina przeznaczyła na te inwestycje 400 tysięcy złotych.